Prawie 10, więc wrzucamy filmik. Dzisiaj pojawi się filmik ze Szmeksem, czyli jest dzisiaj niedzielka, jeżeli dobrze kalkulujecie ten vlog. Nie mam pojęcia, kiedy się pojawi. Mam nadzieję, że też jakoś w ciągu tygodnia, a nie dopiero w następną niedzielę. Nie widzieliście filmiku, no to oczywiście Was zapraszam. Może się trochę pośmiejecie, albo po prostu stwierdzicie, że ja jestem urocza, a on jest okropny i zamiast śledzić jego, będziecie śledzić mnie. To nie jest dobry dzień na nagrywanie vloga. Ale jak już sobie postanowiłam, to zrobię. Za oknem cały czas pada. Wygląda to mniej więcej tak. A moja kuchnia, w której chcę zrobić śniadanie, wygląda mniej więcej tak. Nie wiem, jak sobie poradzimy bez światła. Najwyżej będziecie musieli przeżyć moją... Będę się osiedlać telefonem. Moją... może nie być tak źle. Będzie słaba jakość, to na pewno obrazu, bo no, niestety nie ma światła. Jednak mam nadzieję, że to zrozumiecie. Dzisiaj śniadanko będzie bardzo, ale to bardzo białkowe, wysokobiałkowe. Teraz od razu będzie tip na to, jak nabić na śniadanie. U mnie jest to prawie połowa. Jeszcze tylko sprawdzę. Tak, to będzie prawie... No i... Nie połowa. 1/3 zapotrzebowania na białko przy nabiciu jedynie 230 kalorii. Czyli fajny tip. Wydaje mi się, że jednak się nie... Dobra, kochani, więc teraz Wam szybko przedstawię, co będziemy potrzebować do śniadanka. I się denerwuję, że muszę się tak schylać. Dobra, zacznę sobie od tego, że zrobię sobie wodę z cytryną, bo potrzebuję orzeźwienia. W ogóle ostatnio staram się zaczynać, a to jeszcze Wam powiem. Ostatnio staram się zaczynać dzień ogólnie od wody z cytryną, od takiej mega kwaśnej lemoniady, którą Wam tam kiedyś pokazywałam. Zobaczcie, jak jest smutno. Wracam do kuchni. Od lemoniady, którą Wam jakoś tak pokazywałam. Tak się staram wypić około szklankę, jeszcze właśnie przed wypiciem kawy, aby właśnie się tak pobudzić. Wiecie, kwaśny smak. Dodaję też do tego troszeczkę słodzika, aby nie było aż tak mocno kwaśne, czyli to jest takie... Bo dodaję naprawdę bardzo dużo soku z cytryny. No. I tak staram się ostatnio zaczynać dzień przed kawą. Potem oczywiście leci kawa, ale zaczynam od samej wody z cytryną. Dzisiaj niestety nie mogłam mieć to miejsca. No bo jak spojrzałam za okno, to sobie nie wyobraziłam, jakby mi cytryna miała pobudzić. Wiedziałam już, że potrzebuję kofeiny. Miałam najchętniej ochotę rozpakować mojego Monstera, który jest w lodówce, ale on poczeka jeszcze na swoją kolej. Dobra, a jeżeli chodzi o samo śniadanie, to zrobimy sobie omleta z białek jaj. Z resztką szyneczki, która mi została. Z trochę mozzarelli dodam. Miałam dodać papryki, jednak... Zobaczę zaraz, czy nie mam mrożonej. Jednak moja papryka nie nadawała się już z lodówki do użytku, niestety. Więc ją musiałam wywalić, więc to troszeczkę zmieniło moją koncepcję, bo też nie brałam mozzarelli pod uwagę. Jeżeli mam paprykę, to zaraz zobaczymy, jak nam się to uda uratować. Więc troszeczkę kaloryka się zmieni, no i będzie więcej białka, ale to akurat na plus. Do tego będzie skyr. Który to jest taki skyr z Lidla. On ma akurat w 150 gramach, czyli w całej porcji 86 kalorii, także to jest bardzo mało. W 100 gramach ma za to 9 gramów prawie białka, także to jest bardzo dużo. Jest bardzo dobry, ja go bardzo lubię. Ma też mało tłuszczu. I do tego sobie wleci proteinowe muesli, na którym właśnie trzymałam aparat. To jest wysokoproteinowe muesli, mało węglowodanowe, low carb, które dość rzadko można gdzieś dostać. Ja je kupiłam na Guilt Free jak coś. Ogólnie zawsze te wysokoproteinowe muesli są też wysokowęglowodanowe. To Wam dla przykładu pokażę takie z Lidla. One jest naprawdę bardzo dobre, jest lepsze w smaku zdecydowanie niż tamto, no ale ma więcej węgla. A że my robimy sobie białkowe śniadanko, to nie mogłam wybrać nic innego.
Także lecimy. Już się pokażę z twarzą. Ja wiem, że będą zaraz komentarze, że jem jak porcja jak dziecko, że jest za mało, ale po pierwsze, ja jestem trochę dzieckiem. W sensie mam 1,58 m wzrostu. Niecałe. W sensie jestem niska. Ważę też stosunkowo mało. Jestem ogólnie małym człowiekiem, niskim małym człowiekiem. Jestem po prostu małym człowiekiem. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka, że mam małe zapotrzebowanie. Trzecia sprawa jest taka, że mam Hashimoto, które jeszcze obniża moje zapotrzebowanie, tak samo jak moja niedoczynność tarczycy. A to wszystko się przyczynia do tego, że mam co najmniej o 200 kalorii obniżone zapotrzebowanie. Do tego idę dzisiaj do kina i mam zamiar zjeść nachosy, bo idziemy na ID2. A to była ta niespodzianka. Tak, na ID2 mega się podjarałam, że jest już dwójka i nie odpuszczamy. Idziemy w niedzielę, czyli dzisiaj. Jak się pokręcę trochę, nabijam kroki, no nie? Między posiłkami. Do tego ostatnio miałam bardzo duże problemy z nabijaniem białka w ciągu dnia. Dlatego też postanowiłam, że moje śniadania muszą po prostu być wysokobiałkowe. Myślę, że to też będzie dobra opcja dla wszystkich osób, które mają problem z nabiciem właśnie tego makroskładnika w ciągu całego dnia. Jeżeli jesteście węglowodanowymi osobami, to wiecie, o czym mowa. Także taki szybki tip. Dzisiaj na pewno będzie dużo białka na śniadanie, bo tak jak już mówiłam, około 40 nawet gramów. Więc no cóż, no. To jest mój sposób i mam nadzieję, że wam też się przyda. Dobra, no i tak wygląda moje śniadanie. Może ten omlet nie wygląda za pięknie, bo mi się nie chciała ładnie zdjąć, no ale cóż. Poleję go jeszcze prawdopodobnie tym ostrym sosem z jalapeno z Lidla, który ma dość mało kalorii, jak widzicie. Tutaj mamy właśnie skyra z tym proteinowym musli. Dodałam jeszcze parę pomidorków koktajlowych, lemoniada i to się posprząta w tle, ale idę najpierw zjeść. Już przejdziemy do tematu tytułowego tego vloga. Ja usiadłam sobie właśnie przy oknie, na kocyku, bo cały czas pada i światło jest po prostu okropne. Jeszcze właśnie w słowem wstępu. Chciałabym właśnie zacząć taką serię. Nie mam dla niej polskiej nazwy, dlatego że dziewczęce pogadanki albo kobiece rozmowy to są bardzo długie tytuły, dlatego zostanie angielski tytuł Girls Chat albo Girls Talk. Wybaczcie, musiałam ustawić autofokus. Więc zostanie taki tytuł, chyba że coś podradzicie mi w komentarzach, takiego dość krótkiego, polskiego, co będzie się fajnie kojarzyło. Także to już zostawiam wam, mi się nic innego nie nasunęło. Chciałam zapowiedzieć rozpoczęcie takiej serii. Nie chcę wiem tutaj, ile to będzie trwało, w sensie co ile będą się filmiki pojawiały. To chcę, żeby to wychodziło naturalnie w momencie, kiedy będę miała coś dla was do przekazania. A takim tematem, który ostatnio mi się nasunął z racji tego, że pojawiło się bardzo dużo pytań właśnie też w tym temacie i wiadomości i tak dalej, to właśnie chciałam poruszyć temat, ile powinnyśmy ważyć jako kobiet. Nie tylko jeżeli chodzi o wagę, ale jeżeli chodzi o wymiary, o obwód bioder, o obwód talii, o obwód biustu. Dlatego to się wszystko na to składa. Codziennie dostaję i za każdym razem na Q&A czy cokolwiek dostaję bardzo, bardzo dużo pytań. Ile ważysz? Ile schudłaś? Ile ewentualnie przytyłam, jeżeli jestem na masie? Ile mam w biodrach? Ile mam w talii? Ile mam w udzie? Kiedyś odpowiadałam na te pytania, ale w tym momencie stwierdziłam już po dłuższym czasie, że nie będę i nie chcę odpowiadać na te pytania. Po pierwsze, nie chcę, aby kogokolwiek moje wymiary, moja waga definiowały. Waga to są tylko cyferki. Jeżeli ktoś mnie zapyta w tym momencie, ile ważę, szczerze odpowiem, że nie mam pojęcia, dlatego że nie ważyłam się od miesiąca, dlatego że moja waga jest zależna, tak jak każdego, od tego, czy jesteśmy po jedzeniu, czy jesteśmy po porannej toalecie, czy tej kupce.
Czy jesteśmy w trakcie okresu, przed okresem, czy wczoraj właśnie zjadłyśmy troszeczkę więcej soli i nas bardziej podlało wodą. Także te wahania wagi są zupełnie normalne. Tak samo jak wahania jakby w wyglądzie naszej sylwetki, to że ona jest bardziej zamglona, że ona jest troszeczkę bardziej napuchnięta właśnie w okresie, kiedy jesteśmy przed miesiączką, czy też kiedy jesteśmy po cheat dayu. I tak, nie chciałabym absolutnie i chciałabym Wam też zarazem uzmysłowić to, że właśnie ja ważę 53 kilo, czy Wasza koleżanka waży 55 kilo. To nie znaczy, że Wasza cyferka na wadze musi się zaczynać od piątki. Oczywiście tutaj ja powiedziałam przykładową wagę, jaką ostatnio miałam, więc gdyby już nie było tutaj żadnych komentarzy, że o, kłamałaś, czy mówiłaś, że niby źle ważysz, bo nie wiem, naprawdę nie wiem, strzelałam teraz i powiedziałam przykładową wagę. To, czy będziecie mieć 50, 60 czy 70 kilo, jest zupełnie bez znaczenia. Ważne jest to przede wszystkim, abyście były zdrowe i abyście się czuły szczęśliwe same ze sobą. I proszę Was, abyście nie dały się temu zwariowaniu i tego zamykaniu się w cyferkach, czy to w cyferkach na wadze, czy to w cyferkach w obwodach. To nie jest naprawdę istotne, czy macie 60 cm w talii, 90 w biodrach. Bo są takie kanony piękne przez kogoś wytyczone. Musicie zrozumieć, że tak naprawdę w życiu liczy się i chciałabym, żebyście zrozumiały, że w życiu liczy się o wiele więcej i przede wszystkim nie jest to waga. Waga to są to tylko cyferki i nie powinnyście się tym absolutnie kierować. Przede wszystkim powinnyście się kierować swoim odbiciem w lustrze, tym, czy ono Wam się podoba, tym, czy się dobrze ze sobą czujecie i czy jesteście ze sobą szczęśliwe. Jeżeli Wam jest dobrze, mając 10 kg więcej, to super. Jeżeli Wam jest dobrze, kiedy macie 5 kg mniej, też super. I nikomu nic do tego, jeżeli tylko właśnie jesteście zdrowe i szczęśliwe. Dlaczego zaznaczam tutaj aspekt zdrowotny? Dlatego, że on nie jest bez znaczenia po prostu. I to, że jeżeli ktoś ma otyłość, powiedzmy nawet drugiego stopnia i mówi, że jest szczęśliwy, nie ma zamiaru kwestionować jego szczęścia w tej odsłonie, bo absolutnie może tak być, jednak to nie jest po prostu zdrowy stan i dlatego tak mocno tutaj chcę i zaznaczam ten aspekt zdrowotny. Nie dajcie sobie też umówić przez żadnych trenerów, przez żadne inne dziewczyny motywacyjne na Instagramie, czy na YouTubie, czy gdziekolwiek, że musicie wyglądać w określony sposób, że musicie mieć przerwę między udami, że musicie mieć wcięcie w talii, że musicie mieć duże pośladki. Nie. Nie, po prostu nie. I chciałabym też tutaj zaznaczyć, że to, że ja dodaję zdjęcie, ja mam taką figurę i też pracuję nad nią, to nie znaczy, że ja Was przekonuję, że musimy wszystkie tak wyglądać. Ja po prostu pokazuję to, co mi się podoba, to, co ja chcę docenić w sobie, na co ja chcę zwrócić Waszą uwagę i może Was też zmotywować w ten sposób do pracy nad sobą, ale do takiej pozytywnej pracy, nie do gonitwy za jakimś ślepym ideałem, tylko do pracowania nad fajną, zdrową sylwetką, najlepszą wersją samej siebie. I absolutnie nie chcę tutaj właśnie ślepo Was wpędzać w taki kozi róg, gdzie musicie wyglądać jak połowa dziewczyn z Instagrama. Pamiętajcie, że definiuje Was przede wszystkim to, jakimi kobietami jesteście w stosunku do drugich kobiet. Bo nic tak nie obnaży Waszej natury, jak to, jak traktujecie inną kobietę, czy traktujecie ją z szacunkiem. Bo to, że macie, powiedzmy sobie, jakiś tam szacunek do mężczyzn, to może się równać z tym, że chcecie im się po prostu przypodobać, że ktoś Wam się podoba, albo po prostu, że są więksi i silniejsi. Ale tak naprawdę wszystko zależy od tego, jak traktujecie drugą kobietę, czy jesteście dla niej nastawione pozytywnie, czy chcecie wspierać inne kobiety. Ogólnie też definiuje Was to, jakim człowiekiem jesteście w stosunku do innego człowieka, to czy jesteście dobrymi osobami, jakie wartości ze sobą niesiecie. Nie definiuje Was to, jak wyglądacie. Osoby zamykające się tylko i wyłącznie na aspekty estetyczne, na aspekty wyglądu, no często nie rozwijają swojej osobowości. Nie chcę tutaj tego inaczej obraźliwie bardziej umówiąc. Po prostu nie skupiają się na tym, na czym warto się skupiać, jeżeli chodzi o kształtowanie własnego charakteru, o tego, aby być ze sobą szczęśliwą, tylko skupiają się tylko i wyłącznie na kwestiach estetycznych. Stąd się biorą właśnie jakieś takie karykaturalne postacie w mediach, które właśnie tylko i wyłącznie przyciągają swoim wyglądem. Żaden six-pack, żadna duża dupa, żadne piękne, duże usta nie definiują tego, kim jesteście. Definiuje Was to, jak jesteście w środku, jakie jesteście w środku, jeżeli chcecie mieć większe usta, większe piersi. Jeżeli po prostu się z tym źle czujecie, jeżeli chcecie być szczuplejsze, jeżeli chcecie być bardziej umięśnione,
jak najbardziej to jest ok, jest ok, aby nad tym pracować, aby coś zrobić w tym kierunku, ale na pewno nie wpadajcie w takie coś, że to nie lokujcie po prostu w tym szczęścia, w tej jednej rzeczy, w tej jednej estetycznej rzeczy, dlatego że wygląd, to zabrzmi banalnie, wygląd przemija. Uzależniacie to od tego, czy jesteście na przykład mega docięci, czy widać wam kostki na brzuchu. To co w momencie, kiedy nie będziecie mogli chodzić regularnie na treningi? Jeżeli życie potoczy się tak, że będziecie na jakiś czas wyłączeni z jakiejś aktywności, no po prostu lub nie będziecie w stanie czegoś wykonywać, co wtedy? To będziecie nieszczęśliwi? Nie macie wtedy prawa do szczęścia? Więc pamiętajcie, zwłaszcza wszystkie młode kobietki, kobiety, które mają jakieś problemy z poczuciem własnej wartości. Przede wszystkim znajdźcie sposób na to, jak się poczuć szczęśliwą. Jeżeli przyłoży się do tego w jakimś stopniu polepszenie waszej sylwetki, to zróbcie to, ale nie lokujcie tylko tamtych uczuć, tych pozytywnych emocji. Te pozytywne emocje musicie ulokować wszędzie, musicie się z nimi dzielić, a przede wszystkim musicie pokochać własną siebie w każdej wersji, bo będą różne etapy w waszym życiu. Zarówno ten, kiedy będziecie wyglądały najlepiej w swoim życiu, jak i ten, kiedy będziecie już w gorszej formie, powiedzmy, kiedy to ciało już nie będzie wyglądało tak, jak będziecie chciały, kiedy wasza twarz nie będzie wyglądała tak, jak będziecie chciały, kiedy nie będziecie miały tyle siły. Więc nie uzależniajcie szczęścia od estetycznych rzeczy. One fajnie, one mogą nam pomóc w takim podrasowaniu naszego charakteru, umocnieniu naszego charakteru. No właśnie, jeżeli chodzi o jakiekolwiek wymiary, nie chciałabym już więcej od was słyszeć pytań, a ile masz w talii, a ile masz w pupie, bo tak naprawdę, jeżeli już patrzymy na to tak szeroko, to liczą się proporcje. I osoba, która powiedzmy sobie jest wyższa ode mnie, to u niej to, ile ja mam centymetrów w talii, będzie zdecydowanie za mało i będzie praktycznie nie do osiągnięcia. Dlatego trzeba przekładać swoje siły na swoje możliwości i na to, w jakim etapie my jesteśmy, jacy my jesteśmy i co my możemy ze sobą zrobić, a nie patrzeć ślepo na kogoś i chcieć mieć taką na siłę sylwetkę jak ona. Inspirowanie jest się dobre, ale nie takie ślepe podążanie za kimś, za czymś, za jakąś właśnie cyferką. Jest dużo dziewczyn, które sobie umyślą, okej, ja muszę ważyć 50 kilo. I od tego dnia zaczynają się odchudzać i nie będą szczęśliwe, dopóki nie dojdą do wagi 50 kg. A może być tak, że one już przy wadze 55 będą wyglądały super. Redukcja nie będzie dalej potrzebna, ale przez to, że kiedyś sobie wmówiły i lub ktoś im to wmówił i one dały się przekonać do tego, że one muszą ważyć 50 kg przy takim na przykład wzroście, no to powoduje to, że one cały czas, mimo tego, że będą dobrze wyglądały, będą dążyły do tej wagi, więc nie dajcie się zamknąć jako cyferki. Jesteście kimś więcej niż tylko cyferką na wadze, niż tylko wymiarami. Jesteście po prostu fajnymi ludźmi. Ja w to mocno wierzę, że są tutaj właśnie takie osoby, że są tutaj pozytywne dziewczyny. Znaczy, nie wierzę, ja wiem o tym, bo wiem ile osób, ile dziewczyn do mnie pisze, które są mega cudowne, mega naturalne. Mam nadzieję, że kiedyś uda mi się z większością z was w jakiś sposób spotkać, jakoś zaangażować was do działania wspólnie. To są moje takie dalekosiężne plany, ale powiedzmy, że zaczynam to właśnie w taki sposób, właśnie taką pogadanką. Mam nadzieję, że nie rozczarowałam was tym tematem, bo może dużo osób się spodziewało, tutaj merytoryki i rzeczywiście wyznacznika tego, ile powinnaś ważyć. Jednak ja wam mówię, że nie ma takiego wyznacznika. Wyznacznik jest tylko w waszym poziomie szczęścia. Jeżeli on osiągnie ten odpowiedni poziom, to znaczy, że to jest właściwa waga i nie powinniście się nią absolutnie przejmować. To tylko cyferki, pamiętajcie. Kończymy dzisiejszą wypowiedź. Co dalej? Idę na trening za jakieś pół godziny, godzinę, więc tak jak powiedziałam, nie nagram wam go, bo mi się po prostu nie będzie chciało latać z kamerą, bo mam dzisiaj w planach dobry trening zrobić, więc pewnie zobaczymy się już przy obiadku, no i potem wam dam recenzję z samego IT, tego jak mi się to podobało, zobaczymy co jeszcze będę robiła w ciągu dnia, miłego. Ja się szykuję już na trening, jak widzicie się zrobiło troszeczkę jaśniej, nadal pada, ale to nic. Robię sobie przed treningówkę, zaraz co tutaj dam, ale mi się zbryliło. No to jedną jakąś miarkę Amino & Energy daję. Ja muszę wyskrobywać, dlatego będzie to miareczka na oko. I daję także zbrolone
Przed treningówką mam bestę. Będę to sobie popijała teraz przed treningiem, w trakcie rozgrzewki, jak i w trakcie samego początku treningu prawdopodobnie, bo nie lubię wypijać całej przedtreningówki na raz, wszystko się ładnie miesza, także uciek. My już jesteśmy przed kinem w sumie, z popcornem, już troszeczkę go wyjadłam, jak widzieliście na story, a ile was śledzicie. Sens się zaraz rozpoczynałem, straszną ochotę na coś słodkiego, na bitą śmietanę. Więc nie wiem, jak przeżyję 2 godziny. Piotrek mnie musi jakoś uspokajać, bo ja jestem ogólnie najgorszym kompanem do oglądania horrorów. No i tak się w końcu przemogła. Gratuluję sobie sama. Możecie być ze mnie dumni. No w końcu dorosłem do oglądania horrorów. Więc idziemy oglądać i potem damy wam znać. Jo. Ale tak już ciemno mówię, że będzie 10 na 10. 2 hours later. Jesteśmy już po salsie. Polecanko. Zgasłem światło. Ogólnie ja daję... Jedynka była 10 na 10, a tutaj daję 9. Ja dla mnie, 10, przy, a... dla mnie ten sam poziom. W sensie równie dobrze mi się podobało. I polecam. Naprawdę dobry horror. Dla mnie za dużo było jumpscare'ów. Wyszło, co słuchamy. Szkoda, że nie Britney Spears. No. Dla mnie za dużo było jumpscare'ów, ale ogólnie jestem zadowolona z filmu. A ty co byś powiedział jeszcze? Też jestem zadowolona bardzo. Ale długi jest, także przygotujcie się, ktoś, bo trwa 2,5 godziny. No i właśnie to też trzeba rozumieć, moim zdaniem, twórczość Kinga, żeby pójść na ten film, bo winny i klimat Kinga, bo inaczej ten film może być mocno bez no, sensu. No, dla niektórych może być taki kolorowy, że tak powiem, trochę. No. Ale ogólnie klimacik jest fajny i fajnie, że są nawiązania też do pierwszej części. No, także ogólnie polecanko. Więc wracamy do domku, jest która godzina? Byliśmy na późnym seansie. Północ. Jest północ, więc wracamy. Jest nadal do dupy pogoda, jakby ktoś się zastanawiał od rana. Dobra, ja zapinam pasy, jedziemy do domu spać i przytulać. Bo ja się zawsze po horrorach boję i się przytulam.